Halleluja! Osoba, która ma w lewej nodze wstawione śruby. Jeżeli chcesz dzisiaj być uzdrowiona, przyjdź tutaj. Osoba, która jest chora na serce, jeżeli chcesz zostać uzdrowiona, to przyjdź tutaj na to miejsce. Jesteśmy tutaj, aby wam mówić o żywym, prawdziwym Bogu, którego spotkaliśmy w naszym życiu. Ahlambiku wotaradach nonodach talib iftira nahtura salawinatarek ilimohar shalam elihushmach elisu almasich. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz doświadczyć żywego Boga. Chcę, żebyś dzisiaj się dowiedział o tym, że Bóg jest żywy i prawdziwy. Od zawsze byłem religijnym człowiekiem. Od dziecka chodziłem, rodzice prowadzili mnie za rękę do kościoła i myślałem, że jak będę dobrym człowiekiem, jak będę spełniał religijne dobre uczynki, to pójdę do nieba. Ale w Słowie Bożym przeczytałem, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I chcę ci powiedzieć o tym, że może zdaje ci się, że jesteś dobrym człowiekiem. Może myślisz sobie, że już wszystko wiesz, że możesz przyjść do Boga, ponieważ jesteś dobry. Ale Słowo Boże nam mówi, że każdy człowiek zgrzeszy i pozbawiony jest chwały Bożej. Słowo Boże nam mówi, że musi się narodzić na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Nieważne ile czasu czytałeś Biblię, nieważne jak długo chodziłeś do kościoła, potrzebujesz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus tak szło do ty, umarł za twoje grzechy. Musisz uwierzyć w to, że On tak bardzo umował świat, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale miał życie wieczne. Uwierz dzisiaj w niezasłużoną ofiarę Jezusa na krzyżu. Uwierz dzisiaj w to, że On jest Synem Bożym. Uwierz dzisiaj w to, że możesz mieć życie wieczne. Że możesz wejść do Królestwa Bożego. Nie przez swoje dobre uczynki. Nie przez to, że jesteś dobry. Ale przez to, że On umarł za twoje grzechy. Żadna religia, żaden system religijny, żaden poddanie Mahomet nie mogą ciebie zbawić. Żadne twoje uczynki nie mogą ciebie uratować. Dopiero kiedy przyjdziesz i powiesz: Jezu, chcę cię poznać, chcę doświadczyć ciebie takim, jakim ty jesteś, to wtedy Boża moc wstąpi na twoje życie. Zostałem uwolniony 7 lat temu, kiedy zawołałem do Niego w swoim pokoju. Uwierzyłem w to, co On dla mnie zrobił i ustanowiłem Go Panem i Zbawicielem mojego życia. A więc dzisiaj, jeszcze dzisiaj zawołaj. Powiedz: Jezu, nie znam ciebie, ale chcę się z Tobą pojednać. Powiedz: Jezu, chcę doświadczyć ciebie takim, jakim ty jesteś. Religia ci mówi, że musisz sobie zasługiwać, że Bóg jest gdzieś daleki, ale On wcale taki nie jest. Bóg jest blisko i On oczekuje twojej decyzji wiary, abyś przyszedł do Niego, abyś uwierzył w to, co On tam na krzyżu, tam w Jerozolimie uczynił za ciebie i za mnie. To dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj możesz zawołać, dzisiaj możesz doświadczyć cudu w swoim życiu. Jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś zdemonizowany, to masz przyjść tutaj na to miejsce. Zostaniesz całkowicie uzdrowiony. Zostaniesz uwolniony z swoich nałogów. Będziemy jeszcze tutaj przez kilkanaście minut. Nazywał mi się Kościół Mocy i w każdą niedzielę na ulicy Dzierżyniowskiej 11 spotykamy się, aby uwielbiać żywego Boga, aby uzdrawiać, aby uwalniać ludzi. Jeżeli chcesz, to przyjdź do nas. Weź swój cud do swojego życia. Przyjdź tutaj na to miejsce, abyś mógł doświadczyć realnej mocy Boga w twoim życiu. Zawołaj do Jezusa. Zawołaj do Niego. I oddaj dzisiaj jeszcze Mu swoje życie Jezusowi. Jeszcze dzisiaj podejmij najważniejszą decyzję w swoim życiu. O tym, że Jezus Chrystus zasiądzie na tronie twojego życia. O tym, że On będzie twoim Panem. Nie ten świat, nie grzech, ale Chrystus. On jest w centrum. To On zmartwychwstał. To On żyje. Uwierz w Niego i żyj wiecznie. Amen.